Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze Radia z Łóżka, bo już dzisiaj po prostu moja głowa wybuchła i poległam. Ale zdążyłam nagrać dla was film, ale z tego wszystkiego nieogarostwa niechcący usunęłam wstęp do tego filmu, więc bardzo serdecznie was przepraszam i zapraszam na nowości. Jakie są przegląd medycznych TikToków? Mówiłam wam też chyba tam na początku, że ciężko mi było znaleźć typowo medyczno-pielęgniarskie TikToki i że następnym razem postaram się bardziej, bo na razie znalazłam głównie typowo z medycyny i że fajne też reelsy widziałam na Instagramie pielęgniarskie, że ten humor amerykański bardzo mnie bawi i że jeśli chcielibyście więcej, no to dawajcie znać, to wtedy bym nagrała. Naprawdę, sorry z łóżka, ale po prostu mój mózg wybucha. Nie wiem, co dzisiaj jest za dzień, ale jest straszny. Więc zapraszam Was do oglądania z tej pozycji. Przepraszam i zapraszam jeszcze, kiedy byłam w miarę. No dobra, już jestem. Lecimy z TikTokami. Dobra, pierwszy. O, czekajcie, muszę cofnąć. Jechałem ostatnio pociągiem i strasznie mnie zabolał brzuch. Ale w którym miejscu? No, w okolicach dworca centralnego. Ale dokładnie gdzie? No, w przedziale. Ogólnie to widziałam już tę poradę jakiś czas temu i bardzo mnie rozbawiła. Nie wiem, czy właśnie taką publiczność, która jest pacjentem, by rozbawiła, ale właśnie to... To nie jest wymyślone. Bardzo często zdarza się tak, że pacjenci nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, które nie jest do końca sprecyzowane przez lekarza. Podam tutaj Wam swój przykład, że te błędy komunikacyjne jednak się pojawiają i no to jest trochę czasem niefajne. No niefajne, bo ja nawet... Słuchajcie, miałam badanie piersi i właśnie miałam tam tą bliznę, bo już byłam po zabiegu i to był taki kontrolne gdzieś badanie, ale po prostu u innego lekarza, bo chciałam to skonsultować. No i wyobraźcie sobie, że już jestem, wiecie, przy badaniu, rozebrana do badania, tak bym powiedziała. No i pani się mnie pyta, gdzie było robione. To ja tak na nią patrzę i sobie myślę, no tu, nie? A tu jej chodziło o jakiś szpital i po prostu dla mnie, no głupia sytuacja ogólnie, ale no widzicie, błędy komunikacyjne się zdarzają i to nie tylko, to nie jest parodia, dobrze, naprawdę tak się zdarza po prostu. Choruje pan na jakieś choroby przewlekłe? Nie, żadne. Dobrze, jakieś leki pan bierze? No na cukrzycę, płuca i serce. To też jest taka sytuacja często powtarzająca się ze względu na to, że choroby przewlekłe może być czasami, nie wiem, choruje pan na jakieś choroby przewlekłe? Dopóki nie podasz przykładu, to często pacjent nie wie, o co chodzi, jakie choroby przewlekłe, co to są choroby przewlekłe. No i dopiero jak się zapyta, albo zapytamy się o leki, albo jeśli się zapytamy, ma pan cukrzycę, nadciśnienie, to są choroby przewlekłe, to wtedy ludzie, o tak, mam nadciśnienie. I właśnie to jest... Te pojęcie często jest właśnie ze względu na błędy właśnie w komunikacji niezrozumiane przez pacjentów i dlatego źle jest, zła jest odpowiedź na to. Lecimy dalej. Czekajcie, bo ja nie doczytałam. Co to jest napisane? Jeszcze raz. Co studenci lekarskiego robią podczas przerw? O, że testowali mleko noworodka. Modyfikowane dla noworodka. Jak byliśmy właśnie na praktykach z położnictwa, też mieliśmy okazję nie testować, ale być w tej takiej kuchence mlecznej, gdzie rozdzielaliśmy mleko dla noworodków. Ale nie próbowałam, szczerze, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale chyba niedobre. Chociaż ja powiem Wam, że suche takie mleko w proszku lubię jeść i lubię pić jakieś takie kaszki, to nie wiem, może mi by smakowało. Ktoś próbował? Można pójść do zlewu. Dajcie znać. Przechodzenie załamań nerwowych, prawda, zwłaszcza przy przerwach takich, wiecie, oczekiwanie na test, oczekiwanie na wyniki testu. O, to jest to. Naprawdę, studia są stresujące i to chyba każde, tak mi się wydaje i się nie dziwię. I jak widzę te memy, la, 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 nerwica, la, 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 to serio, zgadzam się, naprawdę, zgadzam się, zgadzam się. Tak jest na studiach. Chyba, że macie inne doświadczenia. Dbanie o zbilansowaną dietę. Nie, no to jest naprawdę prawda.
W sensie, ale powiedziałam, nie da się dbać o zbilansowaną dietę moim zdaniem na studiach. Ja na studiach w ogóle strasznie przytyłam, ale dlatego, że też bardzo nieregularne pory jedzenia, jedzenie w nocy, nauka do nocy, też mi się zdarzyło po prostu nie nadążać z tym jedzeniem. Były na przykład długo, długo nic nie jedzenia, bo nie było przerw i za chwilę wielki gar jedzenia, bo przerwa, a ja już byłam tak nieziemsko głodna. Także nie da się dbać o zbilansowaną dietę, chyba że nie wiem, na pudełkach i ktoś co chwilę wychodzi jeść o danej porze, naprawdę. Spanko, o tak. Fun fact, na pierwsze cztery anatomie, które były fizycznie, po trzech ryczałem, to wszystko jest takie przytłaczające. W Bochenkach, czyli tych książkach, jest tak strasznie dużo wiedzy i powiem wam szczerze, że przez pierwszy rok lekarskiego nie wypracowałem sobie jakiegoś specjalnego systemu. Próbowałem czytać Bochenka, mało zapamiętywałem i ogólnie męczyłem się z anatomią. Wydaje mi się, że anatomia to jest coś, przez co po prostu trzeba przebrnąć. I najważniejsze to jest chyba zdać sobie sprawę, że po prostu wszystkiego się nie nauczymy, bo to jest fizycznie niemożliwe. I słuchajcie, słuchajcie, bo on dobrze mówi, naprawdę. Starać się zapamiętywać chociaż jakieś najważniejsze rzeczy. Więc ogólnie syf, kiła i mogiła, dramat i Dobra, słuchajcie, ogólnie na studiach jest tak, moim zdaniem, jest tak obszerna i ogólna wiedza z każdego przedmiotu, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wszystkiego pojąć. I on bardzo dobrze mówi, że chociaż jakieś najważniejsze rzeczy, które powtarzają się później w naszej może pracy bardziej, ma rację. Nie jesteśmy w stanie się wszystkiego nauczyć i to jest takie właśnie, czasem na studiach widać, że wykładowca myśli, jakby jego tylko przedmiot istniał. Ale to nieprawda. No, ale zresztą no, są rzeczy, które nas bardziej interesują, które nas mniej. I powiem wam, że jak przeglądałam te medyczne TikToki, to non-stop się pojawiała ta anatomia na tych studiach medycyny typowo. Bardzo ludzie narzekali. No ja nie narzekam na swoją anatomię, jeśli chodzi o pielęgniarstwo. Mieliśmy tam książkę, spoko się uczyło, spoko co tydzień były zajęcia, co tydzień było... Najbardziej było to stresowe, bo było pytanie. Pytanie było i pytanie wyglądało na takiej zasadzie, że na przykład na początku, jak był układ kostno-szkieletowy, no to było... Dostawaliśmy na przykład prawdziwą łopatkę i trzeba było, wiecie, wszystkie... Wszystko opisać, jej budowę anatomiczną. No to było takie... No, stresowe troszeczkę, ale też ciekawe. Później już troszeczkę inaczej te zajęcia wyglądały ze względu na to, że nie mieliśmy już takich pomocy naukowych, o tak bym powiedziała. Podobnie nie wiesz jako pacjent. Po pierwsze, prawidłowo wenflon nazwany jest kaniulą dożylną. Po drugie, wenflony mają różne kolory. I nie jest to tylko kwestia estetyczna, ale chodzi tutaj o ich grubość. Na przykład wenflon różowy jest cieńszy od zielonego, a jeszcze grubszy od zielonego to na przykład pomarańczowe czy też szare. Właśnie i po trzecie, po wkłuciu szare. Wenflonu, igła z wenflonu jest usuwana. O tak, jak widzicie na tym obrazku tutaj, ona trzyma samą już kaniulę, która zostaje w żyle, bez igły, czyli jak zegniecie rękę, tak o, jak zazwyczaj macie tutaj na przykład w zgięciu łokciowym, to nie ukujecie się i nic się nie stanie, bo to jest elastyczne i po prostu nic się nie stanie. I jedyne, co może się stać, to właściwie może przestać lecieć lek ze względu na zagięcie, po prostu zgięcie ręki. No to jest tyle. I to ważne, 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 żeby uświadamiać społeczeństwo. Fajnie, fajny TikTok. Pije pan alkohol? Nie, nie. A piwo? No tak ze dwa dziennie. Serio, to jest niesamowite. No właśnie, to są takie kolejne rzeczy komunikacyjne, ale myślę, że to już jest wina bardziej społeczeństwa, ze względu na to, że piwo w naszym społeczeństwie stało się już nie alkoholem. Więc lecimy. Uwielbiam, jak pacjenci zmieniają zeznania w zależności od tego, z kim rozmawiają. Tak. Była taka bezdomna przyjęta na SOR. I najpierw I tu ogólnie będzie opowieść o tym, jak bezdomna zmieniła zdanie. Raz powiedziała, że pije alkohol, a raz powiedziała, że nie pije tego alkoholu. No i tak z drugiej strony, ludzie, słuchajcie, widać, jest tutaj jakiś chyba w takim razie wstyd, tak? Bo skoro tak się zmienia zeznania, to znaczy, że jednak człowiek się wstydzi. Ale z drugiej strony, słuchajcie, jak już trafiacie do tego lekarza, to po jakiego grzyba chcecie go okłamywać, jak on wam wtedy nie będzie wiedział, jak pomóc? Więc ja wiem, są rzeczy, których może się człowiek domyślić, ale po co już kłamać, skoro, wiecie, człowiek próbuje wam uratować życie, czy pomóc w jakikolwiek sposób, więc moim zdaniem to już jest takie, to ta zmiana zeznań już jest bez sensu po prostu.
bez sensu. Moim zdaniem lepiej przełamać tą barierę i powiedzieć prawdę, niż potem się zastanawiać, a jak lekarz wam coś źle przepisze przez to, że kłamiecie na przykład, no to też jest takie, no nie wiem, tak uważam. No, powiem wam, fajne zdjęcia, ja widziałam już tego TikToka, jak jeszcze taki boom był właśnie na ten trend na TikToku i chyba ktoś w ogóle go skomentował, że no bo tutaj to wygląda jakby to, że ona chce iść na to pielęgniarstwo, to jest jakiś zatajony poziom, że to jest jakiś zatajony fakt, którego ona się wstydzi. A moim zdaniem pielęgniarstwo jest piękne. Właśnie bardzo podoba mi się to w Ameryce, że oni tam szanują pielęgniarki i te pielęgniarki są zupełnie inaczej postrzegane niż w Polsce. Myślę, że teraz to się zmienia i to na lepsze wraz z tym całym naszym pokoleniem, które idzie, ale nadal jest to gdzieś tak takie skrywane, komentowane. Ja pamiętam, jak ja szłam na pielęgniarstwo i co ludzie do mnie mówili, że będę zmieniać pampersy, że będę oglądać pupy i w ogóle takie rzeczy, a robię teraz w swojej pracy dużo więcej niż tylko to, co ludzie wymieniają. Myślę, że ten taki stereotyp pielęgniarki, która idzie z tacą, z lekami, jest cały czas obecny w naszym społeczeństwie. No i ja uważam, że to nieprawda i ja chcę być jak najbardziej wykwalifikowana i po prostu to, co my robimy u nas na oddziale, ja pracuję na intensywnej terapii, jeszcze raz przypominam, no to w ogóle się nie umywa do tego stereotypu. Szkoda, że ludzie tak myślą. Ale to tak często jest, że jak człowiek dopiero nie zobaczy od kuchni, no to nie wie, jak to wygląda. Dopiero jak na przykład zdarzyło mi się rozmawiać z przytomnymi pacjentami na oddziale, gdzie na przykład mówiłam, co będziemy robić, informowałam o właśnie tych procedurach medycznych, jakie będziemy wykonywać, co się dzieje i tak dalej, no to często zwracali jakby uwagę na to, że ojej, ale mądra pielęgniarka, że takie rzeczy wie i takie, że tu zaobserwuje, tu zaraz zgłosi, jeśli się coś dzieje, także to dopiero przekonuje się człowiek, jak zobaczy od kuchni, ale bardzo ciężko jest, mi się wydaje, zmienić jednak ten stereotyp. No, bo spotykam się z tym na co dzień i powiem wam, że uważam, że po tym, że ja jestem na tym pielęgniarstwie, to ja bardzo dobrze na tym wszystkim wyszłam i totalnie niczego nie żałuję, więc tak wam powiem, ja uważam siebie za człowieka wygranego w tym momencie. Ja się cieszę, no, że tak wszystko się potoczyło, jak się potoczyło. Myślę, że to może Bóg gdzieś tam, jeśli jesteście wierzący, miał jakieś zamiary wobec mnie, ale ja jestem zadowolona, cały czas się rozwijam i cały czas idę do przodu i to jest super.